Cześć, witajcie z tej strony The Happy Family. Ja przejęłam twoją rolę. Przecież nie lubisz tego przywitania. The Happy Family. Nie śpi. Nie śpi, bo miała spać i się obudziła akurat jak zaczęliśmy nagrywać. Więc całkiem możliwe, że trochę przerwiemy. Postanowiliśmy, że nagramy taki film, który będzie skierowany do Lajry, żeby w przyszłości mogła go sobie obejrzeć i przypomnieć. Więc... Znaczy przypomnieć, na pewno nie będzie pamiętała, jak to było. Więc ale też, żeby poczuła nasze emocje. Więc kochana córeczko, kochana Lajro, to jest właśnie film, który jest skierowany dla ciebie. I chcielibyśmy ci podziękować, że tutaj z nami jesteś, bo nasze życie się odmieniło. Odmieniło w taki sposób, że po prostu jesteśmy mega szczęśliwi. Baby, let it come to you. Zaczęło się 9 miesięcy temu i był moment, w którym dowiedzieliśmy się, że już z nami jesteś, że jesteś w brzuszku u mamy. I... Że już jesteś tam 7 tygodni? Jesteś w ciąży i to widać. O, jestem. Ej, słuchajcie, znaczy słuchajcie, no właśnie to ja mówię do Olci i do mnie. Wygląda. Ej, ale no trudno, kotek, to jest ale właśnie ten moment, właśnie teraz. Kobiety. Właśnie dowiedzieliśmy się o tym, że Olec w ciąży, ja się popłakałem, na czym poleciałem. Ja nie wierzę, ja nie jestem w tej ciąży, nie. Ola nie wierzy, nie. Ona chce jeszcze następny test, jak to, że jak powiem, sprawa jest jasna. Wtedy się dowiedzieliśmy, że przyjdziesz niedługo, znaczy niedługo, no, za 7 miesięcy na świat. Później rósł mi brzuszek z tobą, bo byłaś coraz większa, ale na początku tego brzuszka prawie nie było, a ja ciągle myślałam, że on jest i wszystkim mówiłam, że ja mam bardzo duży brzuch. Zobacz, jaka byłaś wtedy taka duża. Poka brzuch. No, wypięłaś specjalnie. Wypięłam. Ocia marudzi. Ja już bym chciała, żeby był taki duży. Dlaczego jest taki mały cały? Jak wypina. Weźcie prosto. Sorry, że krzyczę. No, teraz już ten. Jakiś czas później wybraliśmy dla ciebie imię. L. Pierwsza to jest L. L, R, A. A nie wiem, czy możemy im powiedzieć, ale jak im się nie spodoba, a jak im się nie spodoba, to będą mnie mili. Nie wiem, a. Ale możemy wam powiedzieć, że to nie jest polskie imię. To nie jest polskie imię, przecież wiem, wow, sami tak. Wybieraliśmy. Dobra, po prostu zróbmy to. To jest nie... Lajra! Lajra? To jest Lajra. Boże, przecież to nie jest polskie imię. O, wow, jak to się pisze? Lajra, które pochodzi z języka greckiego, ale używane jest w sumie w Stanach. Jest mało popularne, nawet w Stanach nie ma jakoś tak za dużo tych imion. Ale trochę jest. Lajra... I też okazało się, jeszcze muszę to powiedzieć, że Ed Sheeran po nas ściągnął i słuchajcie, też nazwał swoją córeczkę Lajra. Ale prawda, nie jesteśmy Lajra... źli, nie jesteśmy źli. Nie no, żartujemy sobie oczywiście, pewnie nie wiedział raczej, że tak nazwaliśmy Dzidzie. Zresztą jego urodziła się pierwsza, także jak ktoś podejrzewa, że ściągnęliśmy po nim, to musicie obejrzeć odcinek z wyborem imienia, który był wcześniej. Znaczenie imienia Lajra. Lajra ma dar zjednywania do siebie innych, bardzo kocha rodzinę. I też ma taką dużą pewność siebie, ale nie okazuje jej za bardzo. Trochę sobie w tym moim brzuszku posiedziałaś i nie chciałaś do końca z niego wyjść, bo przed już termin 1 września, to była właśnie data, kiedy miałaś się urodzić, no ale jak wiemy, nie wszystkie dzieciaczki się rodzą w terminie i ty stwierdziłaś, że jest ci tam bardzo ciepło, bardzo dobrze i ty nigdzie nie wychodzisz. I potem przyszedł termin porodu. Nareszcie, ja już się bardzo nie mogłam doczekać. Urodziłaś się w niedzielę o godzinie 11:43. I mierzyłaś 56 cm, z czego byliśmy bardzo zadowoleni, bo mamy bardzo dużo ubranek na 56 cm. W jednym z nich właśnie teraz sobie leżysz. Dokładnie, w łóżeczku. Jest odrobinkę za duże. Ja muszę powiedzieć, że mama była bardzo, ale to bardzo dzielna. Przy recepcji po prostu padałam na kolana i po prostu taki, wiecie, koci grzbietek na WF-ie się robi. Bo no, nie było jej łatwo, nie było jej łatwo, tam trochę w tym brzuszku jednak tam jeszcze chciałaś posiedzieć. Ciężko było, żebyś wyszła, ale mama była niesamowita.
Zaczyna się. Zaczyna się. I... Ojej! No co ty? Ale tata też był bardzo dzielny i oddychał z mamą, kiedy miała skurcze. Było mi bardzo, bardzo ciężko, ale wiedziałam, że muszę dla ciebie to przez to wszystko przejść. I tak... I... Bardzo mnie wspierał. Moment, kiedy po prostu wyszłaś z brzuszka mamy, był tak cudowny. Mama? Super. Jest? Dawaj, nuzie okryjemy. Kiedy cię zobaczyliśmy, to było po prostu niesamowite. No i teraz jesteś już z nami. Pobyliśmy jeszcze chwilę z tobą w szpitalu. Miałaś super opiekę i nie mamy tutaj na myśli tylko siebie, tylko też w ogóle cały szpital. Panie się tobą bardzo dobrze zajmowały, cały czas ktoś do nas przychodził, proponował nam pomoc. Byłaś też bardzo grzeczna. Trochę wolałaś spać wtedy w dzień, a nie w nocy. Teraz już troszkę ci się to normuje, jak widać. Otwieramy drzwi. Zobaczymy, jak Sati zareaguje na Niunię. Nie otworzę. Jak przyjechaliśmy do domu, przywitał cię nasz kotek Sati. Sati! Mamy nowego domownika, ty chyba nie widzi nawet. Sati, czy ty chcesz iść na spacer na górę? Sati! Jego reakcja jest bezcenna, po prostu jej nie widzi. To jest Cinzia, Sati. To jest Laira. Zaczyna ją poznawać. Zaraz się zajmiemy tobą, Satisiu. No, poza nami tęsknił po prostu. Laira pozna teraz swój pokój, chociaż śpi, więc tak trochę słabo. Ale zobaczymy. I gotta tell you something I could do. I could be running or I'm chasing you. But I won't. Cause I got better things to do. Rather spend my precious time chasing somebody who loves me too. W tym momencie, słuchajcie, nie możemy się doczekać takich rzeczy jak... Co jest takiego? Czego nie możesz się doczekać związanego z Dzidzią? Aż zacznie mówić. Mówić? Gaworzyć. Ja to się nie mogę doczekać pierwszego spaceru. Ja też spaceru, żeby się trochę dotlenić. Pierwszy wyjazd z nią. Często też zadajecie nam pytanie, czy pokażemy twarz Dzidzi, albo dlaczego jej nie pokazujemy. I też... To jest tak, że trochę nie chcemy na początku wam pokazywać, chcemy się też nacieszyć nią sami, chcemy, żeby nasza najbliższa rodzina ją najpierw poznała. Właśnie. I zobaczyła. I potem, nie martwcie się, na pewno ją pokażemy. Także czekajcie. Tymczasem zapraszamy was na naszego Instagrama, bo tam jest nas mimo wszystko najwięcej na tą chwilę. Jeszcze szybko dokończę i idziemy do Dzidzi. I kochani, widzimy się w kolejnym odcinku. Link do Instagrama znajdziecie w opisie. Pa. Buziak dla Lajry. A, no właśnie, kochanie. Dziękujemy ci, że z nami jesteś. Jesteśmy tak wzruszeni, tak po prostu uwielbiamy ciebie, kochamy. Dobrze, już idziemy. Do ciebie idziemy.